że trzeba chronić polskie interesy moralne, bo są one zagrożone, bo Polska jest opluwana, bo opluwani są Polacy, bo opluwane jest najwspanialsze pokolenie w dziejach naszego narodu, pokolenie II wojny światowej. Musimy prawdy o tamtych czasach bronić. Bronić przed tymi, którzy tu w Polsce i za granicą na tą prawdę podnoszą rękę. Bolszewikami. Obecnie Węgrzy pomagają nam odnieść zwycięstwo nad nowym pogaństwem w Polsce i w Europie. Węgrzy dają nam wzór i przykład modlitwy różańcowej zwanej krucjatą. Na Węgrzech trwa krucjata za ojczyznę. W Polsce od przeszłego roku na wzór krucjaty węgierskiej powstała krucjata różańcowa za Polskę, aby Polska była Polską, aby była wierna Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, aby była rzeczywistym Królestwem Chrystusa i Matki Najświętszej. Wszystkich, którzy wierzą i modlą się, proszę o codzienną modlitwę różańcową. 0,1 różańca codziennie za ojczyznę w duchu tej właśnie krucjaty, która ma ogarnąć Polskę i Polaków poza granicami naszej ojczyzny, po to, aby dokonało się zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny zgodnie z zapowiedzią. Moje niepokalane serce zwycięży.